Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Udany występ Kijanki nie jest zaskoczeniem. Do zawodów był przygotowany bardzo dobrze, a już od dłuższego czasu należy do czołówki krajowej w swojej kategorii. Jest to zawodnik, który już wiele lat toczy boje na matach krajowych i zagranicznych. Tym razem okazał się najlepszym w swojej kategorii wagowej w 59 kg. Zapaśnik z Mokronosu Dolnego po wygranej walce eliminacyjnej w półfinale spotkał się z reprezentantem Sobieskiego Poznań Robertem Szymańskim, a następnie już w finale pokonał wrocławianina Kamila Florkowa. Najbardziej cieszy jednak udany występ całej ekipy Tygrysów. Zasługuje ten ostatni turniej na uznanie dla całej drużyny, nie tylko dla Jakuba Kijanki, dlatego że nasza drużyna zdobyła trzecie miejsce drużynowo. Za zawsze mocnymi Żarami i Poznaniem. Natomiast wyprzedziliśmy między innymi ekipę z Rosji, która zajęła czwarte te pechowe miejsce, jak to każdy mówi w sporcie. Na tyle ekip zagranicznych i praktycznie cała czołówka krajowa trzecie miejsce to jest naprawdę uznanie dla tych młodych naszych sportowców. Występ w Brojcach był praktycznie ostatnim w sezonie. Młodzi zawodnicy mogą już myśleć o wakacjach, ale też o przygotowaniach do kolejnych startów. Sezon się w zasadzie kończy. Mamy ostatni turniej na Słowacji, 28-29 czerwiec i 1 lipca wyjeżdżamy już na zgrupowanie, tym razem nad jezioro. Ostatnio było modne morze, tym razem jezioro. Do Rudnej, bardzo fajny ośrodek, tam jedzie cała ekipa kadetów i młodzików. Kończący się sezon był udanym w wykonaniu drużyny z Kątów Wrocławskich. Trzeba jednak zawsze dążyć do doskonałości. Oczywiście nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Natomiast rośnie nam pokolenie po tych sukcesach jednego Klimka i drugiego Klimka. Rośnie nam młodsze pokolenie. Można tutaj wymienić Jakuba Gonczara właśnie ze Smolca i wcześniej wspomnianego z Mokronosu Jakuba Kijankę. Na pewno do tej dwójki dołącza jeszcze Bartek Myjak, jest Piotrek Wiśniowski, jest również zawodnik z Mokronosu, także Mokronos widzę, że tu góruje, Hubert Melka. Także jest to dosyć liczna grupa. Myślę, że ponownie za 2-3 lata pojawią się z tej grupy nasi zawodnicy, którzy będą bronić nasze barwy na Mistrzostwach Europy czy też na Mistrzostwach Świata. Kolejne starty w ramach Młodzieżowej Ligi Zapaśniczej z udziałem Tygrysów są planowane na wrzesień. Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl